kolorowe pisanki, a każda z nich to dzieło sztuki. Takie artystyczne piękności powstawały w Europejskim Centrum Młodzieży Euroregionu Nysa, gdzie Jaworski Ośrodek Kultury zorganizował wielkanocne warsztaty zdobienia jaj i wydmuszek. Warsztaty te wspaniale połączyły pokolenia, od juniora do seniora. Było fajnie, pomalowaliśmy jajka na święta. Jest bardzo fantastycznie. Jest bardzo dużo dzieci, zadowoleni, zaszczyceni tym, co malują, cieszą się, ja dobrze zrobiłam, chwali się jedno drugie. To dla nich jest radość, chociaż ja też jestem nie młodziutka, też dla mnie radość jest. Przyjść i tutaj coś takie sobie wyrysować. W malowaniu udział wzięły dzieci z przedszkola niepublicznego Prymusek i z Jaworskiego Klubu Artkadia, podopieczni warsztatów terapii zajęciowej w Jaworze oraz studentki Jaworskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. W ruch poszły pędzelki i farbki, a każdy z uczestników popisywał się wspaniałą kreatywnością przy tworzeniu kolorowych pisanek. Są to święta wielkanocne i to są jajka na stół wielkanocny, można się z kimś podzielić, albo można komuś dać w podarunku, albo rodzinie, albo znajomym. Było bardzo fajnie, bo malowaliśmy jajka na Wielkanoc, na najbliższe święta. Ja jestem byłą przedszkolanką i ciągnie mnie do dzieci, dlatego że uważam, że dzieci mają największą wyobraźnię przy malowaniu jajek, to szczególnie się przydaje. To jest też taka fajna przedświąteczna propozycja, nie tylko dla dzieci, ale i dla dorosłych, gdzie możemy swoje umiejętności, wykazać się swoimi umiejętnościami.